taki ładny, umyty, a zaraz wjedzie w bak, no i będzie cały brudny. Dobra, odpalimy maszynę. Zalogujemy się. Dobra, idziemy sobie zrobić kawę. Podbijemy go na tempomacie trochę. Idziemy, zrobimy kawę. Muszę założyć nakładkę, bo dzisiaj po chłodę jadę. Dawno nic nie nagrywałem z lasu, więc postanowiłem dzisiaj wam nagrać jakiegoś vloga. Jadę po chłodę 5-metrową. Idziemy, założymy nakładkę. Kurde, dolało trochę. Taka droga, czy droga nawet dobra jest w miarę, tylko tam jest problem z zawróceniem, ale zobaczymy, myślę, że poradzimy sobie z taką publicznością, na pewno z moimi widzami damy radę. Powoli zjazd krawężnika i wycofujemy. Na drugi kurs, gdzie nie zadzwonię, to nie ma drewna przygotowanego, takiego jak ja bym potrzebował. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie skończy to się na jednym kursie, ale będziemy widzieć. Generalnie drewna nie brakuje, ale na wszystko to jest plan na przetarcie. Chłopaki już działają. Ja dzisiaj też późno zaczynam, bo tam dopiero mam być przed 8. Jest godzina 6:30 w tym momencie. Jedziemy na kładkę, założymy i ruszamy. Tam akurat tak dojadę, tam koło godzinki mam dojazdu. Nakładeczka tu czeka. Ustawiamy autko. Włączamy pompy. Trochę go podkręcimy na obrotach. No i idziemy ją założyć.
nakładka założona, pozabezpieczana, pas podpięty. Teraz tylko jeszcze tutaj podłączymy lub przewoda. Ja mam tutaj tak właśnie, bo jak jest ściągnięta nakładka, to sobie tak jest tutaj oczka porobione, żeby ten wąż tutaj sobie tak nie latał. Podpinamy. O. No i tyle. Powiem wam, te nadkola robią niezłą robotę. Te pół nadkola. Ten do mycia super. Te ławy, te konice. Ten wózek cały nie jest taki zabity błotem. Naprawdę zdają. Dają radę. Dobra, jedziemy. Kurde, całą drogę nie padało. Teraz wjechałem do lasu, zaczęło lać. Tu mam drewno do odbioru, ale muszę sobie tutaj jakoś zawrócić. Tam jeszcze tam mówię, że tam się zawraca za tym, a już tam zawracałem. Tam jest piak i tam na dodatek jest pod górkę. Może później wam pokażę, więc myślałem sobie, że tutaj się zawrócę. Na tej krzyżówce wydaje mi się, że będzie lepiej, bo nie jest to prawda utwardzona, ale jest prosta, nie? A tam wam pokażę, muszę cofnąć do tyłu z górki, a później pod górkę jeszcze na pełnym skręcie podjechać, nie? To myślę sobie wycofam, nie jest znowu aż tak mokro. Myślę, że nie będzie problemu. Udało się zawrócić bez problemu. Ja mówię, tutaj nie było tak namoknięte. Zacznę ładować, ale jeszcze nie czy dojedzie, bo dwa samochody gdzieś tam się utopiły i jest z nimi. Ale w zupełnie inne miejsce. Także oni tam się tam muszą pomęczyć niestety. Ja na szybko tutaj załaduję. Podjedzie na mi kit. No i uciekamy. Ja może sobie rozrzucę, muszę cofnąć z tyłu. Najpierw muszę zacząć od tego. Tą resztkę i tą resztkę tutaj załaduję. Te dwie mygiełki. I później doładuję jeszcze z tej całej tam pełnej. A zaraz wam pokażę, gdzie oni tu zawrotkę mają generalnie. Gdzie kazali się zawracać. Ja tu nawracałem dwa razy. Nie było problemu, jak było sucho. No ale teraz dolało. O, tu jest to miejsce. No i uważam, że to nie jest fajne miejsce do zawrócenia po takich deszczach, a dzisiaj w nocy fezlało. Niby jest szeroko, no ale tu trzeba cofnąć. Tu w ten piach, tam. Nie wiem, czy tego widać na kamerce, ale tak pod górkę jest. Ja uważam, że byłby problem. A tam jest dobra zawrotka, nie ma problemu. Jeszcze jak się ma wózek ze skrętną oszą, tak jak ja sterowany, to żaden problem. Dobra, cofamy i ładujemy.
leje. Jestem cały mokry. Mam niby kaptur, ale nie zakładam go na głowę, bo kurde, nic nie widzę przez ten kaptur. Ale kurde, masakra. Ale ostatnio jak tu byłem, to też tak lało.
rozładowana i się okazało, że mam jechać pod Łużycę, więc muszę znowu tą nakładkę ściągnąć. Taka zabawa dzisiaj. Rano zakładałem, teraz ją ściągam. I co? I jadę pod Łużycę. Rano był czystszy ten samochód. Już się ubrudził. Lało całą drogę. Chyba lepiej tu nie jechać z powrotem. Ładnie ich tutaj się nazbierało, ja pierdzielę. Powoli dojeżdżamy na zrąb i ładujemy ich na dar tak jak do domu. Prawo. Trochę piachu na zakręcie jest, trzeba to zrobić z życiem trochę ten skręt. Stanął. Obawiałem, że jak szybciej ruszę, to pojadę, to prosto pojedzie, ale wyjedziemy z tego. Trochę do tyłu. Teraz ze skosa na prosto pojedziemy. Albo i nie pojedziemy. Ja pierdolę, jedź kurde. Trochę mniej gazu i wyskoczy. Proszę. Tak to jest na zakrętach, jak jest piach, to taki właśnie problem się może robić, bo nie można tego wziąć tak szybciej, bo auto prosto właśnie pojedzie. Cała taka droga jest piachu, kurde, trzeba wyjechać z ładunkiem. Znaczy nie w tą stronę, tylko w drugą, no ale taka droga będzie. A jest forwarder, to sobie jakoś poradzimy chyba.
pojedziemy w drugie miejsce doładować. Ja muszę mieć taką drugą klasę grubości, trzecią. Zobaczmy, czy w ogóle stąd ruszę. Próbujemy. Problemu poszło ruszenie. Tutaj trochę jest piachu. W czasie, zanim dojadę na drugie miejsce, to sobie owsiankę z rana, którą szykowałem. W międzyczasie, zanim dojedziemy w drugie miejsce, to owsianka, która została rano przygotowana, zostanie pochłonięta przynajmniej w połowie. To już trochę głodny jestem, godzina 12:27, do pierwszej, mój pierwszy posiłek. Jesteśmy na redukcji, także liczymy kalorie. Tutaj jest około 900 kalorii. Przestało padać, chociaż tyle, na koniec dniówki. Rozładujemy bez deszczu.
tak wyglądał mój dzisiejszy dzień pracy. Udało się wszędzie wjechać, wyjechać. Jedno auto kłody, jedna dużycy. Także na dzisiaj koniec. Pamiętaj o subskrypcji kanału. Zostaw jakiegoś lajka, komentarz. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej!